Siema, pokażę wam jakie motory na lżejszej piechocie. Top numer 1, nine hole, z każdej dziury po jednym strzale. Po każdym strzale należy pobiec za oponę, obiec oponę, wrócić do nine hole'a i strzelać dopiero z kolejnej dziury. Cel 130 metrów dalej stąd, malutki cel, blaszka stalowa. Próbujemy. Jest, bieg. Jest. I tak 9 razy. Każdy z pary musi trafić raz z każdej dziury, zaczynając od górnej do dolnej. Jedziemy na następny tor. Czołganie się na 20 metrów, jeden strzał do tarczy, odczołganie się następny z pary. Każdy z pary w ten sposób 5 razy, tam i z powrotem zawsze czołganie. Jedziemy następny tor. Następny tor, zwijanie 20-metrowego sznurka na patyk, następnie stanąć na oponie i z dystansu 130 metrów z opony trafić mały cel w postawie stojącej. Jedziemy. Dobra, powiedzmy, że nawinięty. Symulujemy, że stoję na oponie. Dystans 100 metrów, 130 metrów, cel. Raz. Dwa. Trzy. 4, 1. Pięć trafień i następny spar. Jedziemy kolejny tor. Kolejny tor. Dobiec do osłony, z prawej strony strzelić jeden strzał, tylko z prawej ręki. Obiec oponę 20 metrów stąd. Dobiec do osłony, tylko i wyłącznie korzystając z lewej ręki strzelić cel znowu. Dystans 130 metrów, malutka płytka. Działamy. Jest. Obiegamy. Tylko lewa ręka. Jest. I tak 5 razy z każdej strony. Kolejny tor to kontener. Trzeba wleźć na ten kontener na górę. Oczywiście bez pomocy żadnej drabiny i tak dalej. Tylko i wyłącznie za pomocą tych jakichś tam drzwi. I następnie strzelić cel, który widzicie tam. Malutka blaszka na 130 metrach. Kolejny tor to strzelanie tych numerków. Każda z par dostaje, każdy z pary dostaje 4 numerki. Musicie trafić tylko numerki. Te numerki, które dostaliście. Jeżeli strzelicie numerek, którego nie dostaliście, to macie oczywiście karę za strzelinę shoota.
każdy numerek oczywiście należy strzelić raz. W każdej tarczy pary musi być 8 przestrzeni. 8 przestrzeni oczywiście każda w innym numerku. Kolejny tor nazwany przeze mnie cyferki. Należy, każdy z pary musi strzelić do danego kółka z cyferką tyle razy, ile jest napisana cyferka, jaka jest napisana cyferka w tym kółeczku. Czyli do siódemki każdy z pary musi strzelić 7 razy, powinno tam być 14 przestrzelin. Do trójki każdy z pary 3 razy, czyli w każdej trójce z pary w parze łącznie powinno być 6 przestrzelin i tak dalej, i tak dalej. W dziewiątce, oczywiście tak jak zgadujecie, tu musi być 18 przestrzelin. Kolejny tor, nazwany przeze mnie kształty cyferki. Losujecie cyfrę i kształt, które musicie strzelić w każdym, na całej tarczy. Czyli możecie losować na przykład kwadrat i dwójkę, więc strzelacie ten kwadrat, ten kwadrat, ten kwadrat, ten kwadrat, ten kwadrat i dwójki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam muszą się znaleźć przestrzeliny w każdej dwójce i w każdym kwadracie. Oczywiście, jeżeli jest kwadrat z dwójką, no to tutaj muszą być dwie przestrzeliny. Dystans na tych wszystkich trzech torach 7 metrów. Mega blisko, więc musicie, pamiętajcie, zmienić trochę punkt celowania. Następna rzecz, którą będziecie mieć na zawodach, to znalezienie 9 punktów czerwonych tabliczek z białymi literkami i cyferkami. Takich jak ta. Musicie sobie pod nią zrobić zdjęcie, tak żebyście wiedzieli, gdzie było widać jednego z was z pary i tabliczkę. 9 takich punktów za dnia, 3 punkty w nocy. To nie będzie łatwe.